Gromadzimy się dzisiaj, kochani, aby podziękować dobremu Bogu za tę świątynię, za to miejsce. Ale musimy sobie przy tej okazji przypomnieć, że tak naprawdę świątynia chrześcijańska, ta katedralna i każda, która gromadzi nas na przy świętej niedzielnej w waszych rodzinnych miejscowościach, to jest świątynia, która jest naznaczona jakąś ogromną tęsknotą. Świątynia w rozumieniu chrześcijańskim różni się od świątyni świata starożytnego, świata pogańskiego, świata niewierzącego w Boga jedynego. Bo dla starożytnych Greków, Rzymian czy innych ludów świątynia była miejscem, gdzie bóstwo zamieszkiwało. A my jako ludzie wierzący dobrze wiemy, że chociaż Pan jest tutaj prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie, jest tu cały w tym Najświętszym Sakramencie, to przecież ta świątynia go nie zamyka. Jest go więcej, jest nieogarnięty, jest niepojęty. On jest nie tylko tu. I nawet wtedy, kiedy gromadzimy się tak jak teraz, a Pan jest obecny, bo jest nas dwóch lub trzech, i wtedy, kiedy wzywamy Jego imię, odczytując Jego Słowo, i wtedy, kiedy kapłan pełni posługę sakramentalną, to On tu jest prawdziwie obecny, ale my dobrze wiemy, że ta świątynia Go nie zamyka. To nie jest miejsce, gdzie Bóg nasz jedyny jest tylko i wyłącznie. Nasz Bóg jest wielki. Jest tu prawdziwie, cały dla nas dostępny. Ale przecież przerasta, wyrasta z tej świątyni. Całe niebiosa nie mogą go objąć. A cóż dopiero ta świątynia, jak wołał król, budując świątynię jerozolimską. To ważna myśl, moi drodzy, abyśmy sobie uświadomili, że tak naprawdę gromadząc się tutaj na liturgii, my zawsze gromadzimy się z takich dwóch podstawowych powodów. Ten powód pierwszy to dlatego, że uobecniamy, przeżywamy tajemnicę Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Te święte misteria, które sprawujemy przy tym ołtarzu i w każdym ołtarzu waszej rodzinnej miejscowości, to ten pierwszy wymiar świętej liturgii, ale drugi jest tak samo ważny, a kto wie, czy dla naszej kondycji duchowej nierównie ważny, to moi drodzy, paruzja, oczekiwanie na Jego powtórne przyjście. My się gromadzimy w każdej naszej świątyni, my się gromadzimy w Dzień Słońca, my się gromadzimy w pierwszy dzień tygodnia nie tylko po to, aby przeżywać na nowo tajemnicę Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, ale po to, by tęsknić, by pragnąć, by oczekiwać, by wołać do Niego, no w końcu przyjdź, przybudź, przyjdź Panie. Bo gdybyśmy tylko i wyłącznie nasz chrześcijański kult mieli, moi drodzy, przeżywać tylko jako wspominanie tego, co było, nawet uobecnianie tego, co było, to byłoby to zasadnicze nieporozumienie i nieprawda. Bo my nie jesteśmy z tego świata, chociaż wpisani w ten świat. Bo ojczyzna nasza nie z tego świata, chociaż ta ziemska nam tak bardzo droga. Bo nasze oczekiwania nie z tego świata, chociaż i tu na tym świecie się realizują. Bo nasza ojczyzna jest w niebie i każda świątynia, tym bardziej ta katedralna, jakby uświadamia nam, że my przychodząc tutaj mamy wołać do Boga po raz kolejny, no w końcu przyjdź, przybądź i dokończ tę historię. Niech już nie będzie kolejnego dnia, niech już będzie dzień ósmy, dzień, który nigdy się nie skończy. I to jest, moi drodzy, w każdej mszy świętej. My to w każdej mszy świętej, w każdej liturgii tak naprawdę przeżywamy i staramy się jakoś pokazać to na zewnątrz. Chociaż to trudne, bo łatwiej nam wspominać to, co na krzyżu było. Łatwiej przyzywać tego, co dokonało się 2000 lat temu, niż gorąco pragnąć, wołać, wrzeszczeć wręcz. Panie, niech to będzie dzisiaj. Niech kres świata się dokończy. Ale kiedy przyjdzie, moi drodzy, to od samego początku jesteśmy tak przekonani, że Pan przybędzie ze wschodu. Tak oczekiwali na Niego w Starym Testamencie, ale ta prawda jakoś na nowo wybrzmiała w Ewangelii, że wtedy, kiedy przybędzie na końcu czasów, mamy Go wypatrywać właśnie tam, wypatrywać Go na wschodzie. Moi drodzy, tak się niedawno zastanawiałem, bo mam szukać
w różnych opracowaniach. Liturgia odnowiona po Świętym Soborze Watykańskim II jakby odpowiedziała nam, że w tamto miejsce mamy przenieść miejsce przewodniczenia kapłana, mamy przenieść katedrę biskupa, czyli to krzesło, z którego naucza. I się zastanawiałem, dlaczego. W sensie praktycznym mówią święte instrukcje o tym, żeby łatwiej było przewodniczyć modlitwie ludu Bożego. Ale jeśli spojrzymy na to miejsce jako oczekiwanie na Jego przyjście, to okazuje się, że ten, który jest tam na wschodzie, najbardziej na wschodzie świątyni, ma być prorokiem, który pierwszy rozpozna przychodzącego Pana. To dlatego tam jest kapłan, tam na szczycie. To dlatego tam jest biskup ze swoją katedrą. Aby wyraźnie powiedzieć wtedy, kiedy nadejdzie, aby pełnić pośród nas posługę Jana i powiedzieć: oto On, Baranek Boży, który przychodzi. Już nie po to, aby gładzić grzech świata, ale po to, aby wprowadzić nas do tajemnicy Królestwa Bożego, aby świat dopełnił się w końcu, aby historia dobiegła kresu i rozpoczęło się nowe niebo i nowa ziemia. To niesamowita posługa. Pośród świata, który tak często jest taki zagmatwany, taki pogubiony, Kościół daje nam to proste krzesło, katedrę i daje nam posługę biskupa, który ma rozpoznać przychodzącego Pana. Ma być tym pierwszym heroldem, ma być tym pierwszym, który powie: oto On. I wtedy liturgia nie zakończy się już słowami: idźcie w pokoju, bo już nie będzie końca, bo On będzie pokojem. I nie potrzeba nam będzie światła, bo On świecić będzie. I na tronie zasiądzie On, Baranek, po to, abyśmy my mogli oddawać Mu chwałę. Tego oczekujemy. Tego, do tego ten sens. I to jest tak naprawdę sens naszej katolickiej, chrześcijańskiej liturgii. To dlatego to miejsce, to dlatego ta katedra jest tak ważna. Bo tak jak w naszych świątyniach parafialnych, to proboszcz będzie tym pierwszym, czy ksiądz wikariusz, czy inny kapłan będzie tym, który powie: oto On. Tak dla kościoła diecezjalnego będzie to biskup diecezjalny. A zatem trzeba czekać, szukać, nastawać, patrzeć, kiedy Pan w końcu przybędzie.